korona nas dosyć mocno przycisnęła. Bramka, która dała nam oddech. Pamiętam, że nie zastanawiałem się, poszedłem za strzałem Orlando i nie dobiłem, ale uderzyłem po poprzeczkę. Po meczu spotkałem się z moją żoną, tak wracając do domu w samochodzie, powiedzieliśmy sobie, ale to co? Nie świętujemy, setna bramka, czekałeś na to, sami będziemy siedzieć, no i zaczęło się. Jeden SMS do wszystkich zawodników, cały zespół przyjechał. Doszliśmy do wniosku, że to jest 5 dni do meczu, to możemy po lampce wina się napić. Ja mogłem więcej, byłem starszym zawodnikiem, napiłem się troszeczkę więcej i efekt, że widać.